A na koniec jeszcze zagranica. Ponad 3 tygodnie trwa ofensywa na miasto Rafah. Dziś izraelskie czołgi wjechały do jego centrum. Zniszczone budynki, spalone auta, tysiące osób bez dachu nad głową. Tak dziś wygląda miasto Rafah. Od 3 tygodni trwa tam izraelska ofensywa. Około 1 miliona ludzi ponownie musiało szukać schronienia. To jest mniej więcej 8 przesiedlenie. Dokąd mamy iść? Pomóżcie mi znaleźć odpowiedź, dokąd mamy iść. Na początku maja Izrael rozpoczął ataki na południową część Strefy Gazy. Władze przejęły także kontrolę nad przejściem granicznym z Egiptem, które służyło do przewozu pomocy humanitarnej. Dziś ta pomoc jest niemal niemożliwa. Ludność cierpi głód, brakuje wody i podstawowych lekarstw. Jest dużo ataków, dużo dymu i kurzu. Tak wygląda śmierć. Żydzi uderzają wszędzie. Jesteśmy zmęczeni. Mimo wszechobecnej krytyki i apeli o zaprzestanie ofensywy, walka z Hamasem trwa i nic nie wskazuje na jej szybkie zakończenie. Dziś izraelskie czołgi wjechały do centrum miasta Rafah. Coraz więcej osób na świecie protestuje przeciwko tym działaniom zbrojnym. Jesteśmy tutaj, aby potępić masakrę w Rafah. Także coraz więcej państw uznaje Palestynę za państwo. Do Irlandii i Norwegii dołączyła Hiszpania. Państwo Palestyna musi być zdolne do przetrwania razem z zachodnim brzegiem i Gazą, połączonymi korytarzem oraz ze wschodnią Jerozolimą jako stolicą. Musimy być zjednoczeni pod prawowitym rządem autonomii Palestyny. Te decyzje mają przyczynić się do szybkiego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jesteśmy zadowoleni. 3 kraje stoją za nami i nas uznały. Uznały państwo palestyńskie. Dziękujemy i mamy nadzieję, że wywrzecie państwo większą presję na Izrael, bo mamy już dość. Trzeba zakończyć tę wojnę. Prosimy o zaprzestanie wojny. Izraelskie wojsko poinformowało, że w mieście Rafah znajduje się około 50 tuneli Hamasu służących do przemytu towarów, ludzi i broni.